i wjeżdża ten rosyjski skład 81. Na stacji techniczno-postojowej metra na Kabatach mamy ten taki rosyjski skład po przemalowaniu, który ostatnio ma trochę brzydki przód po tym przemalowaniu, ale też spoko. I wjeżdża, mamy tutaj na Piżynam łociny, on jedzie. Nie wiem dlaczego ma otwarte okno. Ktoś otworzył, albo jakaś... A nie, nie wiem, że ma otwarte okno. Ale jedzie. Bardzo wolno. Składa się z... Zaraz powiem wam ilu wagonów. Ojejejej. Tutaj mamy pierwszy wagon. Drugi wagon. Trzeci wagon. Czwarty wagon. Piąty wagon. Jeszcze tam szósty, czyli chyba sześć wagonów ma. Tak, sześć wagonów. I wjeżdża tam do tunelu. Dobrze, ten tutaj od razu już jest. Pokażę wam nawet tutaj okolice stacji techniczno-postojowej metra. Tam mamy wejście. Chyba każdego fana metra marzenie, żeby wejść tutaj. Zobaczcie, ile tutaj jest tego wszystkiego. A czy można tutaj wejść, jak są te dni transportu publicznego, czy tam jakieś są dni otwarte czasami. Może kiedyś się wybiorę na coś takiego. Też bym wam zrobił odcinek. W tym roku chyba nie było przez pandemię, bo nie słyszałem o czymś takim, żeby było. Ale wiem, że czasami takie organizują. I wjeżdża już ruski wagomiastrz, czy jak on tam się nazywa, 81 do tunelu metra i kieruje się tam już na Kabaty.